Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Świaniewicz i witam Was w kolejnym odcinku Akademii Nieruchomości. Od razu zachęcam do kliknięcia subskrybuj, aby nic Was nie ominęło. Będę też wdzięczny za kciuk w górę. Dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, krótkie przypomnienie. Od kilku lat działam w branży nieruchomości, na różnych płaszczyznach. Postanowiłem stworzyć ten kanał, aby podzielić się z Wami wiedzą, a tej trochę przez ten czas nabyłem. Poniekąd nawet wykułem własnymi rękoma, jeśli prace remontowe w okresie studiów można zaliczyć do zajęć praktycznych. Między innymi kupuję nieruchomości, remontuję, szukam nabywców i pozyskuję kolejne. W tym miejscu się zatrzymam, gdyż dzisiejszy odcinek jest trochę nietypowy. Jego inspiracja wzięła się z rozmowy z kolegą. Owy kolega, pozdrawiam Karol, spotkał się ze mną i powiedział, że podczas towarzyskiej posiadówki, mówiąc dyplomatycznie, otrzymał konkretny opiernicz. Dlaczego? Otóż w trakcie pogawędki wspomniał, że pewien jego znajomy w Warszawie zajmuje się flipowaniem mieszkań. Usłyszał wówczas, że fliperzy to zło wcielone, że to oni położą winę za kosmiczne ceny nieruchomości w dużych miastach. No i jeszcze kilka innych zdań, które zachowam dla siebie, bo YouTube zablokuje mój kanał. Cóż, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zmierzyć się z mitami o fliperach i house flippingu, a tych jest całkiem sporo. Zapraszam zatem na wycieczkę za kulisy pracy fliperów. Zaczynamy! Po pierwsze, wyjaśnijmy, czym jest house flipping. Jak sama angielsko brzmiąca nazwa wskazuje, działalność nie miała swojego początku nad Wisłą. Jeśli już, to nad Mississippi, gdyż przybyła do nas za oceanu. Tak zwany flip polega na kupnie nieruchomości, podniesieniu jej wartości, np. poprzez remont i odsprzedaży z zyskiem. Fliperzy poszukują mieszkań na rynku wtórnym, najczęściej tych, których zwykły Kowalski nie chce kupić. Mam na myśli lokale do remontu, zadłużone, mało atrakcyjne czy nawet obciążone wadami prawnymi. Oczywiście nieruchomości oferowane na licytacjach komorniczych czy przy targach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe też trafiają na celownik fliperów. Flip nieruchomości, jak wiele trendów i pomysłów, przybył do nas z USA wraz z programami telewizyjnymi, jak na przykład Zarobić na remoncie. Mniej więcej od 2016 roku robienie flipów stało się bardzo medialne. Nie oznacza to, że nikt wcześniej nie działał w ten sposób. Oczywiście biznes się kręcił, ale bez światła, fleszy i kamer. Dziś w internecie promuje się bardzo wielu fliperów, a nawet rzekłbym z przymrużeniem oka, fliperów influencerów. Przydają kursy, opowiadają, ile to można zarobić i zachęcają innych do rozpoczęcia własnej przygody z flipami. Osobiście do fliperów nie zaliczyłbym inwestorów, którzy rezerwują mieszkanie u deweloperów na etapie dziury w ziemi, a potem czekają, aż ceny za metr kwadratowy wzrosną. Co ważne, house flipping nie polega na zarabianiu na spekulacji. Osobiście decyzję o wejściu w tego typu działalność zostawiam oczywiście Wam. Każdy musi ją podjąć indywidualnie. Ja tylko odczarowuję mity związane z branżą, którą znam od podszewki, a raczej od gołej posadzki. Była definicja, teraz czas na praktykę. Flip nieruchomości to biznes, a każdy biznes, aby trwać i się rozwijać, musi zarabiać. Dlatego fliperzy szukają mieszkań, których cena jest niższa niż rynkowa. Nie ma jednej zasady. Czasem są to nieruchomości wystawiane przez dłuższy czas, których właściciele nagle potrzebują gotówki. Tutaj całkiem sporą grupę stanowią mieszkania otrzymane w spadku, gdzie spadkobiercy się przeliczyli lub nie dogadali i chcą sprzedać tak pozyskaną nieruchomość. Niekiedy osoby próbujące zarabiać na wynajmie chcą szybko odzyskać zainwestowane środki, bo kilkukrotnie mieli kłopotliwych najemców. Częściej jednak fliperzy wyszukują oferty zupełnie nieatrakcyjne dla osób szukających własnego M. Jak już wspomniałem wcześniej, są to lokale zaniedbane, a często też zadłużone. Czasem potencjalnych kupujących ostrasza wada prawna czy bałagan w księgach wieczystych, o ile takie w ogóle zostały założone. Innymi razy trafiają się nieruchomości nieatrakcyjne z racji rozkładu pomieszczeń. Zasada jest prosta. Jak podstawowe prawa ekonomii, kupić w dobrej cenie, podnieść wartość, o czym zaraz opowiem, i sprzedać z zyskiem. Brzmi prosto i banalnie? Dlaczego nie zabrać się za flipowanie już teraz? Słuchajcie, bo to tylko pozornie łatwe zajęcie. Przygotowanie nieruchomości do dalszej odsprzedaży to nie jest taki lekki jogging z rana. To maraton, w którym liczy się czas oraz taktyka, bo siły w tym biegu należy dobrze rozłożyć. Pamiętajcie, że we flipowaniu sam zakup nieruchomości, znalezienie okazyjnej oferty, to jest jedna z trudniejszych części całego procesu. Poza tym przed zakupem nieruchomość trzeba oddłużyć. W praktyce wygląda to zazwyczaj tak, że musimy dogadać się z komornikiem lub innymi wierzycielami. Trzeba dopilnować, aby sprzedający lokal zadbali o spłatę, a najlepiej spłacić wszystko w ich imieniu. Kiedy już jestem w posiadaniu lokalu jako flipper, muszę często wyprostować sytuację prawną i dopełnić wszystkich formalności administracyjnych. Zatem mnie lub mój zespół czeka tournée po urzędach, spółdzielniach, wspólnotach, komornikach czy prawnikach. Oczywiście nie zawsze, ale z reguły mieszkanie kupowane pod flip wymaga sporo papierkowej roboty i dobijania się do drzwi urzędników. Jeśli w trakcie remontu postanowię zmienić układ ścian i ingerować w ścianę nośną, co czasem jest konieczne, również muszę dopiąć wszystkich formalności i... no właśnie, remont.
Remont takiej nieruchomości zazwyczaj zaczyna się od wrzucenia tak zwanego granatu do wnętrza i zamknięcia drzwi. W praktyce całe mieszkanie trzeba skuć do posadzki i wszystko zaprojektować oraz stworzyć na nowo. Kto chociaż raz robił remont, ten wie, o czym mówię, a słowo niespodzianka wywołuje na jego plecach dreszcze. Zrealizowałem wiele takich inwestycji i wielokrotnie na etapie wykańczania mieszkania kosztorys rósł wraz z każdym kolejnym mankamentem, którego w momencie zakupu nie dało się dostrzec. Dlatego tak istotne jest zaplanowanie buforu na takie koszty. O ile nieprzewidziane koszty pojawiały się w praktycznie każdej działalności gospodarczej, to w przypadku house flippingu idzie też za nimi czas. Czas, który ekipa remontowa musi poświęcić na wykonanie dodatkowej pracy. A każdemu fliperowi zależy na tym, żeby mieszkanie sprzedać jak najszybciej i żeby pieniądze zainwestowane w tę nieruchomość przeznaczyć na kolejną. Optymalny czas na realizację flipa to 3 miesiące. W tym czasie należy wykończyć lokal pod klucz i znaleźć nowego właściciela. Szczególnie teraz, kiedy zdolność kredytowa wielu z nas spadła, nie jest to takie proste. Jednocześnie pewnych prac nie da się przyspieszyć, gdyż rzetelny fliper wie, że nie opłaca się robić remontu najtańszym kosztem. A dlaczego? Wynika to z gwarancji. Naprawy gwarancyjne w mieszkaniach bywają kłopotliwe, zarówno dla właściciela, jak i tego, kto musi je wykonać. To nie kuchenka mikrofalowa, na którą mamy gwarancję door to door i kurier odbierze ją, a potem naprawioną dostarczy pod same drzwi. Tutaj trzeba ustalić pasującą wszystkim stronom godzinę, dotrzeć na miejsce i niekiedy nabałaganić, a tego nikt nie lubi. Mi również zdarzały się sytuacje, kiedy wysyłałem fachowców do danego już mieszkania, aby coś poprawili. Usterki się zdarzają nawet w produktach premium, tym bardziej w nieruchomościach. Słuchajcie, tu mały tip dla Was. Jak wszyscy wiecie, albo przynajmniej powinniście, ekipa remontowa, która wykona Wam remont i wystawi Wam fakturę, powinna Wam w ciągu 2 lat naprawić wszystkie usterki, które wynikną z ich niedociągnięć. W przypadku flipera jest to aż 5 lat. I teraz pytanie, co się bardziej opłaca? Wracając do flipów. Niestety, w każdej branży są ludzie, którzy ciągną jej wizerunek w dół. Flip mieszkań też nie jest takich osób pozbawiony. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze niedawno, kiedy sprzedawało się praktycznie wszystko, wielu fliperów ograniczało swoje prace do malowania starych płytek, taniego homestagingu i wystawiania mieszkania jako gotowego do zamieszkania od zaraz. Oczywiście naliczając sobie odpowiednio wysoką marżę. Nie mówię, że każde mieszkanie wymaga generalnego remontu, ale takie pozorne malowanie trawy na zielono i liczenie na to, że klient się nie połapie, według mnie jest nieetyczne i psuje rynek. House flipping to pozyskanie nieruchomości w atrakcyjnej cenie, realne podniesienie jej wartości oraz odsprzedaż. Oczywiście z zyskiem, bo flip wymaga sporych nakładów pracy. Ile to ci wstrętni flipierzy nie zarabiają? Kupują tanio, chlapną farbą i sprzedają za krocie! Takie, a nawet jeszcze gorsze stwierdzenia jako flipper słyszałem wielokrotnie. Wciąż je słyszę, ale nie biorę ich do siebie, bo zazwyczaj padają od osób, które kompletnie się na tym temacie nie znają. Jak wspomniałem, ideą house flippingu jest pozyskanie mieszkania w cenie niższej niż rynkowa. Co prawda, zaniedbanego, ale jednak tańszego. Czy statystyczny Kowalski mógłby nabyć taką nieruchomość? Oczywiście, że tak. Jednak wraz z uzyskaniem prawa własności zaczynają się schody. O kwestiach prawnych i niespodziankach podczas remontu już Wam dziś wspomniałem. Pomijając czas poświęcony na dopełnienie formalności, nowy właściciel musi zająć się wspomnianym remontem, czyli zainwestować kolejne pieniądze i poświęcić swój czas. Nie każdy ma takie możliwości, zasoby siły roboczej i cierpliwość, dlatego wiele osób rezygnuje w obawie przed komplikacjami. I wtedy wkraczamy my, legendarni łowcy flipów, którym poza pazernością zarzuca się powodowanie wzrostu cen nieruchomości. To jednak kolejny mit. Gotowe mieszkanie wraca na rynek średnio już po 3 miesiącach. Czyste, wykończone i umeblowane. Oczywiście droższe niż w momencie zakupu, ale zwróćcie uwagę, co zawiera się w tej cenie. W cenie gotowego flipa nabywca dostaje gotowy i pełnowartościowy produkt, czyli mieszkanie po remoncie z uregulowanym statusem prawnym, praktycznie gotowe do zamieszkania od zaraz, niekiedy nawet umeblowane. Po podliczeniu wszystkich kosztów może okazać się, że dla wielu kupujących flip będzie lepszym wyjściem, aniżeli nabycia mieszkania i remontowanie go samodzielnie. Tak więc czy faktycznie ten flipping mieszkań jest taki zły? Biorąc pod uwagę problemy mieszkaniowe w Polsce, niekoniecznie. W odcinku, w którym opowiadałem o demografii, do którego link macie w tym miejscu, przywoływałem dane Eurostatu, według których w Polsce brakuje nawet 2 milionów lokali mieszkalnych. Czy zatem dawanie drugiego życia niechcianym, problematycznym nieruchomościom poprzez ich remont, zapewnianie pracy ekipom remontowym i zakup materiałów budowlanych jest czymś złym? Czy nieetyczne jest pobieranie wynagrodzenia za wykonaną pracę, które w przypadku fliperów jest reinwestowane w kolejne lokale? No nie wydaje mi się, zwłaszcza przy wspomnianych przez Eurostat deficytach mieszkaniowych. Ponadto jako fliperzy również płacimy podatki i odprowadzamy składki do ZUS.
Niestety, wciąż pokutuje myślenie, że ktoś, kto kupuje taniej i sprzedaje drożej, jest spekulantem i wyzyskuje innych. Niestety, w przypadku flippingu, ludzie nie dostrzegają ogromu pracy, jaki należy wykonać. A te słynne przebitki cenowe na mieszkaniu? Niebotyczne marże? A to już temat na zupełnie inny odcinek. Oczywiście nie twierdzę, że na flipowaniu nieruchomości się nie zarabia, pracując za darmo lub po kosztach. Stwierdzam jedynie, że ten zarobek nie przychodzi łatwo. Kto zatem kupuje mieszkania po flipach? Tutaj nie ma reguły. Klienci są naprawdę różni. Jednym odpowiada zarówno styl wykończenia, lokalizacja, jak i cena. Inni decydują się na kupno flipa, bo nie chcą tracić czasu na remonty, a inne mieszkania z rynku wtórnego im po prostu nie odpowiadają. Niekiedy też zgłaszają się do nas osoby, które planują przeprowadzkę z innego miasta lub ich dzieci przyjeżdżają na studia do Warszawy i chcą mieć własne 4 kąty gotowe pod klucz. Mam nadzieję, że skutecznie zmierzyłem się z mitami na temat house flippingu i legendami, które wokół tej branży powstały. Pamiętajcie, że Wy też możecie współtworzyć Akademię Nieruchomości. Dajcie znać w komentarzach, jaki temat powinienem poruszyć w jednym z kolejnych filmów. Jeśli macie jakieś pytania, również wrzucajcie je w komentarzach. Pamiętajcie o subie, będę też wdzięczny za udostępnianie tego odcinka. Do następnego, cześć.